Daniel Haliński przedstawił Państwu krótką historię, dość długiej historii, choć 18 dni, nie wiem, czy to tak długo. Zaczynamy właśnie od pytania dotyczącego tego, czy projekt komisji, o komisji weryfikacyjnej, to jest projekt, który został bez zębów, czy to, co najważniejsze, i tak się wydarzy, Dominika Długosz? Znaczy, wydarzy się to, co najważniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Zostanie powołana komisja, która będzie stwarzała wrażenie, że mamy do czynienia z jakimiś porażającymi historiami, że to jest wszystko wstrząsające. Będzie pokazywała jakieś dokumenty, których opinia społeczna nie będzie mogła zweryfikować, bo najważniejsze w tej komisji jest to, że ona może się zwrócić do wszystkich o wszystko. Znaczy, mówiąc w bardzo dużym skrócie, do każdej instytucji państwowej o każde dokumenty archiwalne, niearchiwalne, z toczących się postępowań, z zamkniętych postępowań, z umorzonych postępowań. I zaraz okaże się, że mamy jakieś zeznania z jakiejś prokuratury, gdzie ktoś opowiada jakieś niestworzone historie, a tutaj... Czy coś widział, coś słyszał? Coś widział, coś słyszał, coś mu się przyśniło. A tutaj wychodzi pan przewodniczący komisji i mówi, no porażające, wstrząsające, nowe fakty. I o to chodzi w tej komisji. Znaczy nie ma żadnego znaczenia, czy ona zakaże jednemu czy drugiemu politykowi na 10 lat sprawować urzędy publiczne, bo to było prawo tak źle napisane, że znaczy naprawdę uchylenie takiego zakazu było banalnie proste. Chodzi o show. I Prawo i Sprawiedliwość sobie przy pomocy tej komisji to show zorganizuje. Łukasz Warzecha, 18 dni. To jest ten moment od chwili podpisu prezydenckiego pod pierwotną formą ustawy. Pamiętamy później, jak to wszystko wyglądało. Bardzo szybka nowelizacja, zastanawianie się PiSu, co z nią zrobić. Później decyzja, że przegłosujemy nie tylko, jak się okazało, propozycje prezydenckie, ale także poprawkę Prawa i Sprawiedliwości likwidującą ten termin 17 września, termin publikacji raportu. Co się zdarzyło, pana zdaniem, przez tych kilka dni, że tak no bardzo, to jest właściwie nie ta ustawa, która 18 dni temu została podpisana. Tak, moim zdaniem już decyzja pana prezydenta, żeby przedstawić nowelizację bardzo daleko jednak idącą tej ustawy, wskazuje na zakulisowy wpływ amerykański. Mhm. I to, co się potem wydarzyło, czyli to, że została podjęta praca bardzo szybko nad tą nowelizacją, plus jeszcze ta nowelizacja samego PiS-u, o której teraz mówimy, wskazuje na to, że tak, że tu po prostu guzik przycisnęli zakulisowo Amerykanie, częściowo też nie zakulisowo, bo przecież pamiętamy wypowiedź Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych. No PiS w pewnym sensie wpadł we własną pułapkę, dlatego że tak mocno uzależnił nas w ramach swojej polityki od Amerykanów, że mamy w pewnym sensie powtórkę z historii z ustawą o IPN, gdzie też amerykański wpływ, no tylko że wtedy spowodowany w dużej mierze naciskiem lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, a teraz chodzi o co innego, ale też amerykański wpływ spowodował wtedy rezygnację z tamtej ustawy. Teraz mamy bardzo podobnie, natomiast chociaż mnie to, ja uważam, że to jest problem, to znaczy poziom wpływu Amerykanów na polskie życie polityczne jest problemem. Z drugiej strony jakby funkcjonalnie się cieszę, bo ta ustawa była fatalna i nawet w tej znowelizowanej postaci. Sytuacja, w której, jak powiedziała Dominika, to nie tylko jest kwestia tego, że członkowie komisji będą mogli zażądać dokumentów każdego śledztwa, będą mogli również na przykład zażądać dokumentów każdej spółki, wejść w posiadanie ogromnej ilości także informacji. Także prywatnej, to jest ważne, że mogą wejść w informacje tak dotyczące obrotów, dokładnie planów tak. I co potem firmy zrobią z tą gigantyczną wiedzą, no to nad tym my już specjalnej kontroli nie mamy, a poza tym też przypominam, że ta komisja może nadal, również po nowelizacji, żądać stawiennictwa osób, które nie należą do grona tak zwanych osób decyzyjnych. Mhm. Czyli to mogą być na przykład dziennikarze, to mogą być blogerzy, to może być każdy w zasadzie, kto jakoś wpływał na opinię publiczną. Więc gdyby ta komisja nie zaczęła działać, a wiele na to wskazuje, że ona po prostu nie będzie w stanie zacząć prowadzić skutecznej działalności, to byłoby dobrze. Co to znaczy skutecznej działalności? Króciutko. No to znaczy, że być może uda się wybrać członków, ale zrobienie czegokolwiek przed końcem kadencji Sejmu wydaje się mało prawdopodobne, a ponieważ członków komisji można odwołać, a też można ją po prostu skasować, zmieniając ustawę, czy uchylając ustawę w nowej kadencji, to myślę, że tak się stanie. Jarosław Kujesz, pamiętaj, przepraszam, że uchylenie tej ustawy wymaga podpisu prezydenta. A prezydent bardzo chce, żeby ta komisja powstała. Właśnie. Tylko pytanie teraz. Czy Prawo i Sprawiedliwość, pana zdaniem, panie redaktorze, gra na rozmycie tej sytuacji, takie wycofanie się rakiem z tych najbardziej kontrowersyjnych zapisów, ale nie do końca, żeby nie musieć tłumaczyć się z tego, że no, jest totalna kapitulacja w tej kwestii? Jak to się może rozwinąć? Powiedzenie już przy tej komisji bardzo znane. Strzelba wystrzeli czy nie wystrzeli? Przepraszam, tylko dwa słowa, bo uchylenie tak, uchylenie proszę tak. Proszę dać do głosu panu redaktorowi. Uchylenie.
zgłosiła się. Prawicowi publicyści. Uchylenie ustawy tak, natomiast odwołanie członków komisji nie. Tak? Tylko jedna uwaga. No tak, tak. Proszę. Jarosławku, już zaraz jeszcze będziemy kontynuować tę kwestię. Myślę, że 18 dni pokazało nam, puentą tych 18 dni jest cała operacja z przekierowaniem uwagi na referendum teraz przez Jarosława Kaczyńskiego. Chyba lepszego podsumowania nie można znaleźć. To jest pomysł głupi. Zajmijcie się czymś innym. Głupi, ale jednocześnie mam wrażenie, że budzący tak duże emocje, na jakiś osobny wątek, tak duże emocje, to będziemy później o referendum. Przekieruje uwagę praktycznie automatycznie. No i co się stanie z komisją? Komisja wydaje mi się, to znaczy komisja po pierwsze, jeśli nawet powstanie, to już teraz widać, że tego ciężaru medialnego, który miała mieć, nie będzie miała. Nadal jednak pozostaje jako taka bomba, no bo tutaj mamy taką listę od 8 lat, lista przebojów najbardziej niekonstytucyjnych rozwiązań, tak? No to cudo, to wysoko bym umieścił, tam w pierwszej trójce na spokojnie. Do wszechczasów, na pierwszym miejscu. Do wszechczasów, no bo jeżeli uczy się studentów wydziałów prawa w całej Polsce, że prawo nie działa wstecz i tego typu podstaw w ogóle od czasów starożytnych praworządności, teraz się rozwija na przestrzeni stuleci. Dubio pro reo, zasady, które przed tą komisją nie będą działać. No w ogóle, znaczy, no, łamią wszystko, co to tak hurtem leciało, tak? Więc w związku z tym znowu, bardzo mi jest przykro, ale okazuje się, że jeżeli by to, co mówi Łukasz Warzecha, że Polskim Trybunałem Konstytucyjnym okazuje się dzisiaj ambasada Stanów Zjednoczonych, no to ja mogę nad tym też troszeczkę ubolewać, a z drugiej strony lepszy ryc niż nic, no bo w przeciwnym razie to będziemy mieli po prostu dzikie pola legislacji i będziemy sobie mogli naprawdę obrzucać błotem kogo popadnie. No właśnie, a propos obrzucania błotem, to zostało i to jest jądrem przecież tej ustawy, bardzo przydatnym dla Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej, tym bardziej, że przez tych 18 dni nie zmienił się fakt dotyczący tego, że żaden z członków komisji nie będzie ponosił najmniejszej odpowiedzialności za stawione przez siebie tezy. To może ostatnie słowo. Ten akt prawny w takim beznadziejnie niekonstytucyjnym kształcie nadal obowiązuje. Tak, tak. Beznadziejnie niekonstytucyjnym kształcie obowiązuje, chociaż Prawo i Sprawiedliwość, jak usłyszeliśmy w felietonie, nie przestrzega własnej ustawy, którą mimo głosów ekspertów, polityków opozycji, dziennikarzy uchwaliło i nadal nie działa zgodnie z prawem, które sama sobie wymyśliło, co jest w ogóle już totalnie absurdalne. Ale tak, zostało to, o czym mówiłam, to co najważniejsze. Można nadal wykorzystywać te komisje do obrzucania błotem przeciwników politycznych. Ona oczywiście, i ma pan rację, panie redaktorze, ona nie zadziała tak, jak powinna zadziałać zdaniem Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie tego wielkiego show. No bo marzenia moim zdaniem inne, Donald prawda? Tusk w ogóle przed nią nie przyjdzie. Ona nawet nie będzie chciała go wezwać. Nie będą chcieli, bo on tam, wiadomo, jaki jest Donald Tusk przed komisjami śledczymi. Znaczy, jak ja bym była... I bez złośliwości stać go na 70 tysięcy kary, prawda? I stać go na 70 tysięcy kary. A na końcu tej drogi jest doprowadzenie przez policję. A to by myślę, że o to się modli. Bardzo o to się modli. To by było show dopiero, tylko nie show dla Prawa i Sprawiedliwości. I to będzie znacznie mniejsze show, ale da się jeszcze coś z tego wykrzesać. To znaczy kampanijnie jeszcze może zadziałać. No dobrze, to słuchajcie, w sytuacji, kiedy mamy brak odpowiedzialności członków komisji, kiedy teoretycznie, to jest też w ogóle ciekawy wątek. Nie będą to już ani posłowie, ani senatorowie, chociaż nadal obowiązuje ta pierwotna ustawa, która już została złamana, bo minęło 14 dni na wybór członków komisji, a pan Smoliński, widziany w materiale Daniela Halińskiego, twierdzi, że no już nie będą wybierać, bo już obowiązuje nowa ustawa. Tylko że ona jeszcze nie obowiązuje, bo nawet nie została przegłosowana przez Sejm, nie wspominając o całej ścieżce parlamentarnej. Zostawmy. W każdym razie, jeżeli chodzi o samych członków komisji, panie redaktorze, kto się pana zdaniem zdecyduje na zasiadanie w takim ciele? No, jedna osoba jest chętna, bo to już właściwie ogłosiła publicznie, czyli mam na myśli profesora Sławomira Cęckiewicza. To jest dla mnie osobiście spore rozczarowanie, bo jednak uwagi z różnych stron, również ze strony konserwatywnej, nie mam tu na myśli strony pisowskiej, tylko konserwatywną, dotyczące działania tej komisji, no są mniej więcej takie, jak ja tutaj sformułowałem. Natomiast rzeczywiście ten, kto się zdecyduje w niej zasiadać, no to bierze na siebie pewnego rodzaju piętno uczestniczenia, właściwie piętno związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, uczestniczenie w przedsięwzięciu ewidentnie niekonstytucyjnym, zrobionym bardzo mocno pod potrzeby polityczne, ale też w przedsięwzięciu, które niestety na długi czas spala poszukiwanie autentycznych wpływów rosyjskich w Polsce. I myślę, że to jest... O to można mieć bardzo głęboką pretensję do Prawa i Sprawiedliwości, bo że są wątpliwe fakty z przeszłości, również w decyzjach politycznych,
nie ma co do tego wątpliwości, że pewnych rzeczy dobrze by się było dowiedzieć, nie ma co do tego wątpliwości. Okej, tylko co do tego wszyscy są zgodni, ale, i Platforma, właśnie, i Lewica, i cała reszta. Ale nie w tej formie, nie przy komisji z takimi kompetencjami skonstruowanej na tej zasadzie. Od tego powinna być komisja śledcza Sejmu, jest ustawa o komisji śledczej, która dokładnie może się zajmować właśnie tego typu rzeczami i taka komisja mogłaby zostać powołana, tylko że teraz już po tym falstarcie, jeżeli to można tak najłagodniej określić, temat jest moim zdaniem spalony co najmniej na jedną następną kadencję, co najmniej. I to jest bardzo wielka wina Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, pana zdaniem każdy, kto zdecyduje się na zasiadanie w tej komisji, decyduje się również na świadomość tego, że zostanie rozliczony w przyszłości, bo to zapowiada Tusk. No, czy będzie rozliczony, no to prawdę mówiąc zależy trochę od tego, co tam się wydarzy, prawda? Natomiast jest to komisja, co do której już teraz samo Prawo i Sprawiedliwość zaczęło takie lawirowanie i takie manewry, że ja na miejscu tych osób po prostu w ogóle bym się zastanowił, jeżeli nie chodziłoby tym ludziom o apanarze, przynajmniej werbalnie nie o to chodzi. Ale może chodzi. W każdym razie dwa razy bym się zastanowił. Nie, jest to rola nie do pozazdroszczenia, ale chciałbym zaproponować jeden eksperyment. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało cokolwiek na serio potraktować, a trzeba sobie czasami zadać taki trud, żeby coś sobie wyobrazić, jak to mogłoby idealnie wyglądać, to powinno zacząć od tego, że po prostu to powinno się zacząć od 2005, a nie 2007, moment, od którego zacząłem badać wpływy, i pierwsze osoby, które się powinny pojawić, powinny pochodzić ze sobą zjednoczonej prawicy, a w komisji powinni zasiadać bezstronni eksperci. Ale nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Nie wiem, jak państwo. No, wiem, ja to żyję w innym świecie. Ja nie mam takiej wyobraźni. Przypomnę, że ustawa o komisji śledczej mówi o tym, że w komisji śledczej powinny być reprezentowane wszystkie kluby i koła parlamentarne proporcjonalnie. Więc gdyby to było zrobione przez komisję śledczą, to większość miałaby opozycję. To większość by miała opozycja, ale mielibyśmy zrównoważony skład przede wszystkim. Dlatego od początku, jak pytaliśmy i dlaczego nie komisję śledczą, to już zaczynali mieszać. Przecież to było najprostsze. No tak. W grudniu zeszłego roku trzeba było powołać tę komisję. Ona już by była po pół roku pracy, już byłyby jakieś wnioski z niej. No właśnie, pytanie też wychodzące o moment, prawda? Ja już nie pytam o działalność prokuratury, służb, które powinny zajmować się też ściganiem, badaniem takich rzeczy, ale dlaczego akurat teraz? Oczywiście pytanie retoryczne, no tylko dość logiczne, prawda? No wyborczy klops, no po prostu testuje kolejne tematy. No to już od paru miesięcy mówimy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ze zdumieniem obserwuje, że przecież jakie jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego? Nie tylko wygrać następne wybory, ale powtarzać gesty Orbana. No to w zasadzie jest... No to referendum na wczoraj pokazał. Czyli konstytucyjna większość, to było zawsze marzenie, a tutaj cały czas buksuje i nic się w tej sprawie nie zmienia. Dobrze, to zostawmy ten wątek dotyczący, delikatnie rzecz ujmując, bałaganu wokół tej komisji, zajmiemy się konsekwencjami jej powołania, bo one w dalszym ciągu mogą się pojawić z intensywną siłą, jak sądzę, nie tylko ze względu na administrację amerykańską, ale sprawą zajmuje się także Komisja Europejska. Dominika. No wiesz co, i to mnie najbardziej zastanawia, że tak jak wspomniał Łukasz o ustawie o IPN-ie, nasi politycy partii rządzącej, nasza dyplomacja, oni w ogóle sobie nie zdają sprawy, że my nie żyjemy na jakiejś wyspie, która jest kompletnie oddzielona od całej reszty świata cywilizowanego i że ktoś na to zareaguje. Znaczy oni naprawdę uważają, że tam trzeba pojechać, donieść tej Unii Europejskiej, donieść tym Amerykanom. Czy zapominają, że w ogóle my jesteśmy członkiem tej Unii Europejskiej. Ta zła Unia, my jesteśmy jej członkiem jednak. Jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych, które się przejmują tym, żebyśmy my nie robili głupot. No, ja nie rozumiem, dlaczego oni tego w ogóle nie biorą pod uwagę. Oczywiście, że konsekwencje będą właśnie w sensie takiej naszej pozycji, kolejnego traktowania nas jako kraju bardziej na wschód niż na zachód. Ale będą również konsekwencje prawne. To, co się wydarzyło przyjęciu przez komisję w Sejmie nowelizacji dotyczącej tej komisji, to również to, że nagle ta komisja zaczyna być sądem powszechnym. Znaczy wprowadzono przy okazji... Prokuraturą, sądem, nie, no, ale wprowadzono przy okazji nowelizacji prezydenta ścieżkę odwołania, czyli apelację składa się teraz do sądu apelacyjnego. Co oznacza, że ta komisja wydaje wyroki, nie żadne decyzje. Tak. Znaczy państwo z Prawa i Sprawiedliwości sprawili, że ta komisja jest sądem pierwszej instancji, czyli będzie mogła wydawać orzeczenia tak jak sąd.
a to już powoduje, że będzie taki bałagan. Znaczy naprawdę będą konsekwencje. No oni wyrzucili tam teoretycznie te środki zaradcze. No, znaczy Tusk będzie no, ale to, być premierem. No, de facto ale, nic nie zmienia. No, to nic nie zmienia. Panie redaktorze, wspomniał pan na samym początku naszej dyskusji, że nie podoba się panu, że no, Amerykanie mają tak duży wpływ na naszą wewnętrzną politykę. No tylko pytanie, co teraz też może się wydarzyć w kontekście tej komisji? No bo wpływ to jest jedno, ale jeżeli ktoś jest z kimś państwem sojuszniczym, to rozumiem, że wyznaje te same wartości, chociaż w podstawie. W tej chwili Amerykanie, jak rozumiem, sugerują, że no te wartości nam się rozjeżdżają. W kontekście wojny w Ukrainie jest to, użyłabym mocniejszego słowa, ale nie mogę, bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że Amerykanom nie chodzi w tym wypadku o wartości, tylko chodzi im o stabilność państwa, którego potrzebują do prowadzenia na Ukrainie swoich działań. I są, o taki cynizm pan oskarża Amerykanów? To jest normalna polityka zagraniczna. Myślę, że główną obawą było to, że z powodu działań komisji mogą zostać podważone wyniki wyborów w Polsce. Skasowanie środków zaradczych powoduje, że raczej do tego nie dojdzie. I pewnie taki był jakiś deal zakulisowy z Amerykanami, że usuniemy wszystko to, co może spowodować tego typu skutki i może potencjalnie prowadzić do zachwiania stabilności politycznej po wyborach, no bo Polska jest Stanom Zjednoczonym w tym momencie potrzebna. No a na tym się awantura na razie skończy. My sobie z tą komisją jakoś tam pojedziemy taką już bezzębną. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to ja mam tu ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony nie mam żadnych wątpliwości, że Komisja Europejska poszukuje każdego powodu, żeby do Polski się przyczepić. No nie, no syndrom oblężonej twierdzy. Pana także dopadł, widzę. Z drugiej strony, nie, no tak oceniam rzeczywistość. Z drugiej strony jestem zdania, że nie należy jej dostarczać tych pretekstów. No po prostu przeciwnikowi się pretekstów nie dostarcza. Ale też myślę, że to nie jest tak, jak powiedziała Dominika, że nasi rządzący sobie nie zdają sprawy z tego, że posunięcia polskiego rządu czy Sejmu są obserwowane uważnie. Myślę, że oni grają celowo na takie konfrontacje, no bo to dźgają konfrontacje, ich kijem po prostu, no Łukasz, przecież tak, to nie jest mądre. Te konfrontacje są w tym momencie... Wiedział, że to ma być mądre. Pieniędzy skali, ale to jest... Ja bym chciała, żeby polityka zagraniczna była mądra, przepraszam. To chyba zakończyło jakiś pieniędzy z KPO i tak nie będzie do wyborów. Myślę, że nikt się nie łudzi, że będą. I już też rządzący się nie łudzą. O ile się nie mylę, to nie mogą się kłócić, bo nawet wniosku nie złożyli chyba do tej pory. Więc trzeba znaleźć takie fronty, na których będzie można pokazywać Unię Europejską jako tę złą i na tym próbować zarabiać. Za chwilę będziemy rozmawiać o relokacji. To też ten wątek tam istnieje. Więc myślę, że to o to tutaj po prostu chodzi. Nie, ja myślę, że to był rzut na taśmę taki, zrobimy, dopadniemy tego Tuska i wszyscy przestali myśleć nagle. Nie, myślę, że ich przeceniasz. Naprawdę. Panie redaktorze. Jedno nie wyklucza drugiego. Dobrze, to tutaj spróbujemy może, redaktor, a my pod stolik zrobimy. Nie, no bardzo to jest ciekawe zresztą, prawda, słuchać. Ja chcę tylko dodać może taki jeden kontekst, bo wspominaliśmy o tym przed programem. Wybuchła awantura o tekst, który jestem współautorem w New York Timesa, tak, z Karoliną. Dotyczył także sprawy Lex Tusk w tle. Dlatego chciałam pana zapytać, czy pan się spodziewa, że będzie jednym ze świadków tej komisji? Ciekawe pytanie. To już się pojawiały takie podprogowe komunikaty, że za ten tekst no to ewidentnie tak, ja wiem, oskarżenie o rosyjski wpływ. Wygnanie z kraju. Tak. To prawdopodobnie tak. Ja chcę zwrócić uwagę na coś poważniejszego. Co prawda chętnie się przed tą komisją stawię. Naprawdę? Przyszedłby pan? A to nie jest legitymizacja prac takiego ciała? Jak można powiedzieć, co się myśli, to ja bym się dwa razy zastanowił. Ja jestem jednak w pozycji publicysty obywatela, a nie polityka, więc wyjaśnijmy tylko naszym widzom, że wasz tekst dotyczył, no, jak to powiedzieć w dużym skrócie, braku praworządności w naszym kraju. No to chyba nie jest nowością dla nikogo. Nawet Łukasz Warzecha dużo tutaj powiedział o pewnych nieprawidłowościach. Od 8 lat łamanie konstytucji to jest w ogóle gruba księga. Można powiedzieć, że może będziemy potrzebować czerwonej księgi na to, co nie zostało złamane niedługo. Natomiast to będzie taki skoroszycik malutki. Raczej cienki. I teraz o co chodzi? Wydaje mi się, że dotarliśmy do dramatycznego momentu w gruncie rzeczy. To są poważne rzeczy, że trzeba rozmawiać z Amerykanami o to, żeby oni przypominali polskiemu rządowi o tym, że w Polsce należy przestrzegać prawa. To jest jakby jedna rzecz, ale jest wojna. Mhm. Tak? Mhm. Fakt jest. Tak? Bezsporne, jest wojna. Niestety. I co?
I w Polsce odbywa się, prawda, przygotowanie pełną parą uzasadnione, mniej lub bardziej uzasadnione, można podejrzewać, głupie czy bardziej głupie rozwiązania legislacyjne po to, żeby wygrać wybory. I w tym momencie co się dzieje? Wchodzi Lex Tusk, niekonstytucyjność bije po oczach tych rozwiązań w nas wszystkich i dowiadujemy się, 1 czerwca... Minister Spraw Zagranicznych jedzie do Oslo, spotkanie ministrów, szefów resortów spraw zagranicznych państw NATO i mówi, że poinformował Antony Blinkena o tym, że z Lex Tusk to wszystko jest w porządku. Że oni nic nie rozumieją. Moim zdaniem jest to wprowadzenie w błąd naszego kluczowego sojusznika. W momencie tragicznym, kiedy my mamy wojnę na wschodzie. Dalej Andrzej Duda, zanim jeszcze tam przyszedł z tym swoim bukietem nowelizacyjnym, powiedział przecież publicznie, że jest gotowy bezpośrednio wytłumaczyć prezydentowi Joe Bidenowi, że wszystko jest w porządku z tą ustawą Lex Tusk. I tego typu oświadczeń mieliśmy co niemiara. I w tym momencie ja uważam... Mówi, że z szefem Ubera rozmawiał, tak, To by było śmieszne, gdyby nie było tragiczne ze względu na toczącą się wojnę tuż obok. My nie jesteśmy w sytuacji takiej geopolitycznej. I w tym momencie uważam, że dyskusja o tym, co wyprawia rząd na forum międzynarodowym, wystawiając nas jednak na coraz gorszą pozycję w polityce zagranicznej, na coraz większe osamotnienie, nie tylko w stosunku do Unii Europejskiej, bo tym to się, zdaje się, w ogóle nie przejmują, podobnie jak tymi milionami. My płacimy tak gigantyczne kwoty z powodu lekceważenia orzeczeń TSUE, że to jest po prostu niewiarygodne. Ile można by było rzeczy zrobić w edukacji, ochronie zdrowia. Tylko to są tak abstrakcyjne kwoty, że obawiam się, że teraz, to nie wszystkim teraz, do wyobraźni. I nagle, prawda, zarzuty, że ktoś zwraca uwagę na ten problem na forum międzynarodowym. Ja powiem tak, nie tylko mam to w nosie, te zarzuty, które pojawiły się pod adresem właśnie tego, co napisałem, ale napisałbym to jeszcze raz. Dominika, wiemy, że padł pomysł tego, żeby komisja powstała w Senacie. Ona oczywiście nie będzie miała takich uprawnień, nie ma nawet uprawnień komisji śledczej, ale twoim zdaniem to byłby dobry ruch ze strony opozycji, żeby powstała tam senacka komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w kontekście tego, że ona ma prawo wezwać premiera, ma prawo wezwać kogo chce. Oczywiście premier i tak nie przyjdzie. Niemniej będą próbowali naświetlać rozmaite i te znaki zapytania, które także w środowisku Prawa i Sprawiedliwości się pojawiają. Mamy ostatnią sytuację w Orlenie, mamy kwestie związane z interesami, które prowadził Mateusz Morawiecki, kiedy był jeszcze prezesem banku. No jest tych wątków kilka. Jest sporo tych wątków, ale moim zdaniem, bardzo przepraszam, ale senacka komisja jest kompletnie bez sensu. Dlatego, że właśnie nie ma uprawnień. To znaczy senacka komisja to jest trochę publicystyczna dyskusja. Jesteśmy tak blisko wyborów, że opozycja, po pierwsze, oni wszyscy będą też skupieni na kampanii wyborczej. Znaczy nie oszukujmy się, to są 4 miesiące ciężkiej pracy polityków, którzy teraz muszą zacząć pracować w kampanii. Ja myślę, że z tego powodu też były zmiany w ustawie. Tak, ale i oni wszyscy będą zajęci kampanią wyborczą. To będą spotkania, które media przestaną śledzić po dwóch pierwszych, bo na pierwsze zapewne komisja senacka wezwałaby jednak Donalda Tuska, żeby zrobić show w drugą stronę. No okej, ale transmisja będzie. Pójdzie w świat, pójdzie. Ale moim zdaniem to nie ma sensu. Opozycja chce wygrać wybory. Wierzy w to, że wygra wybory. Jeżeli chce wygrać wybory, to niech miesiąc po wyborach powoła komisję śledczą w Sejmie. To znaczy, jeżeli uważają, że wygrają wybory, to niech powołają taką komisję śledczą w Sejmie. Niech zrobią to porządnie, chociaż ja tutaj się zgadzam z Łukaszem, że trochę mamy zaorane. To znaczy, ten temat jest w tej chwili obarczony już takimi błędami i takimi spiskowymi teoriami. Troszkę jak z lustracją, przepraszam, bo to są nieporównywalne rzeczy, ale jak się nie wykorzystało szansy raz, to potem ciężko wrócić do tematu. Takimi manipulacjami dookoła tego, że w tej chwili powinniśmy na spokojnie posiedzieć, poczekać i wyjaśniać to w sytuacji, kiedy emocje będą trochę mniejsze. Panie redaktorze, jak wyjaśnić wpływy rosyjskie w Polsce? Najpierw, i kiedy? Tak, najpierw słowo polemiki do tego, co Jarosław Kujisz powiedział, bo to jednak muszę się odnieść w sprawie waszego tekstu z Karoliną Wigurą. Pretensje i żale do was nie były o to, że wyraziliście swoją opinię, tylko o to, że wezwaliście Stany Zjednoczone do tego, żeby oddziaływać na Polskę poprzez odcinanie funduszy związanych z obronnością. I moje zarzuty również tego dotyczyły. Nie, to tu korekta. To było powiedziane, żeby się Amerykanie zastanowili na przyszłość, czy przypadkiem, skoro toczy się wojna w Ukrainie, walczymy z autorytarnym reżimem Władimira Putina, który jest
antydemokratyczny, czy nie powinno być tak, że te gigantyczne kwoty, o których mało Polaków w ogóle, mało osób wie, że ze Stanów Zjednoczonych płyną miliony dolarów do Polski, czy nie powinni jednak zrobić takiego przypisu na przyszłość, że może jednak byście się opamiętali w sprawach tych praworządności i dodam, nie wprowadzali sojuszników z państw NATO, od których zależy nasze bezpieczeństwo, Polska się sama nie obroni, Ukraina się sama nie obroni, żeby może był ten przypis, a może byście jednak przestrzegali tych demokratycznych standardów. Myślę, że to jednak jest semantyka, bo bardzo dużo osób to odebrało tak, jak ja teraz mówię, więc tu muszę swój sprzeciw stanowczy wobec takiego stawienia spraw zaznaczyć, ale rozumiem, że to nie jest główny temat naszego programu. Jeżeli chodzi o komisję senacką, ja uważam, że obie strony okładają się pałką Putina, to znaczy obie strony się zupełnie bez sensu oskarżają o to, która jest bardziej prorosyjska, albo która jest, licytują na to, która jest bardziej proukraińska, choć to może ostatnio raczej mniej, ale pałka prorosyjskości cały czas jest w grze. Jest to kompletnie bez sensu, jest to oparte czasem na zupełnie głupich domniemaniach, nie popartych żadnymi dowodami. I w związku z tym ja uważam, że temat jest, że tak powiem, zaorany naprawdę na długo i to z obu stron. Więc jeżeli by to badać, to myślę, że trzeba by pomyśleć co najmniej o jednej kadencji Sejmu karencji i ewentualnie dopiero w następnej, być może będziemy mieli przyspieszone wybory, więc może to będzie szybciej niż za 4 lata kolejne, dopiero w następnej można by pomyśleć o jakimś systemie, systemowym badaniu. Ale serio powinni się tym zajmować politycy albo eksperci? Nie są od tego służby? Przede wszystkim tak. I tutaj to jest w ogóle ciekawy wątek, dlatego że można zadać pytanie, jak pan prezydent wyszedł za pierwszym razem, czyli wtedy, kiedy ogłaszał podpisanie tej ustawy i powiedział, że ja bym się chciał jako prezydent i obywatel dowiedzieć, co decydowało w przypadku podpisywania na przykład kontraktów gazowych, no to halo, 8 lat rządzicie, macie wszystkie instrumenty coś w ręku. Coś tam wiecie, nie? I jeszcze prezydent, czyli najważniejsza osoba w państwie, mówi, że on by się chciał dowiedzieć. No to przepraszam, co się przez te 8 lat prawie działo, prawda? Najwyraźniej no nic. No, to jest nic. To stwierdzenie pana prezydenta było de facto deklaracją albo jego własnej nieudolności i nieświadomości, albo kompletnej nieudolności państwa, albo deklaracją tego, że mamy do czynienia wyłącznie z teatrem. Przy czym ja myślę, że tam byłoby co sprawdzać. Tylko jeżeli rzeczywiście nie ma żadnych twardych faktów i nikogo nic nie spotkało, to znaczy, że państwo rządzone przez tę partię po prostu nie potrafi sobie z tym poradzić. Dobrze, to kończąc wątek komisji weryfikacyjnej, liczby 18, bo tyle dni minęło, przypomnę państwu, od podpisu prezydenta, mam taką łamigłówkę. Kto pierwszy? To Dominika. Rebus będzie? Nie, rebus nie. Proszę powiedz, co to znaczy być pod wpływem rosyjskim? Mnie to, nie, naprawdę, mnie to się to jakoś bardzo to jest kojarzy. Ustawie, to się tak? kojarzy, pod szczerze wpływem. Mówiąc, tylko i wyłącznie z ruską wódką. Nic na to nie poradzę, ale... No naprawdę, no bo to jest tak napisane w tej ustawie, no tak. To jest tak napisane, że to może być wszystko. To znaczy, no może być to zamiłowanie do kawioru, może być to spotkanie z kimś, kto przyjechał z Rosji. Może nie być daj Boże, to, jeszcze Czajkowskiego się lubi? Nie daj Boże, Wysockiego się śpiewa po pijaku, po tej ruskiej wódce, no i koniec, no i już. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, to może oznaczać wszystko. Tak jak każda instytucja, zgodnie z tą uchwałą, może, ustawą, przepraszam, to ustawa jest, to ważna jest, nie uchwała, to może wezwać każdego do złożenia każdych dokumentów, to tutaj rosyjskim wpływem może być absolutnie wszystko. I to też jest niebezpieczeństwo w pracach tej komisji. Tak, rosyjski, ja uważnie czytałem ustawę, rosyjski wpływ nie jest tam zdefiniowany, to znaczy to jest tak zwana definicja idem per idem, czyli to samo przez to samo. Tak. Natomiast może to, można wezwać przed komisję na przykład dyplomatę, który w ramach swoich kontaktów oficjalnych i służbowych kontaktował się z dyplomatami rosyjskimi. Też będzie wypełniał przesłanki tego, żeby go wezwać przed komisję i oskarżyć również o to, że działał pod wpływem rosyjskim. Czyli to pokazuje, jak nonsensowna jest ta konstrukcja. No to już ruskiego agenta mamy jednego publikacji w New York Timesie. Chyba, no to jest bardzo ciekawe, bo w międzyczasie zdążyłem się dowiedzieć, że jestem agentem niemieckim, amerykańskim i teraz rosyjskim. Pan Braun pytał ostatnio chyba premiera z mównicy, czy nie jest agentem Stasi. To więc to Stasi, rozszerzają się te wpływy. Ja myślę, dobrze, ale wracamy do głównego wątku. Rosyjskim. Prawdopodobnie wszyscy, którzy się w dzieciństwie uczyli języka rosyjskiego w szkołach Polski Ludowej, ja są pod jakimś wpływem rosyjskim. Ale myślę, że tam jest poważna rzecz, no bo to można sprowadzić rzeczywiście do absurdu, że jak ktoś ma na
na półce Tołstoja, to już jest do odstrzału. Natomiast poważnie to jednak tak. Były przygotowywane wcześniej filmy dokumentalne czy paradokumentalne dotyczące resetu, które teraz telewizja publiczna emituje. Były przygotowywane pewne linie uchwycenia polityków opozycji. One miały dotyczyć sektora energetycznego i w ogóle takiego momentu, który pod wpływem zresztą polityki amerykańskiej w dużej mierze, próby normalizacji stosunków z Rosją. To była próba podejmowana w gruncie rzeczy przez całą Europę, nie tylko zachodnią, ale także i Stany Zjednoczone w pewnym momencie. Po latach można powiedzieć, że były to mrzonki i to dość niebezpieczne, ale ten kierunek, ten moment, uchwycenie go i pokazanie, proszę, zobaczcie, to są rzeczy, do których prowadzili politycy wówczas będący u władzy i te daty nie zostały wybrane przypadkowo od 2007, czyli od pierwszego rządu Donalda Tuska. Krótko mówiąc, przygotowywano coś od dłuższego czasu, a że to się skończyło na gigantycznym polskim kapiszonie, no to to już jest to, co właśnie widzimy. Mówiąc krótko, wpływem rosyjskim będzie to, co my uznamy za wpływ rosyjski. Na tym kończymy. Nie my tutaj, członków komisji. A właściwie ci, którzy są nad tymi członkami, dziewięciorgiem czy dziewięcioma, nie wiemy, jaki będzie, czy tam jakąś kobietę się dopuści, czy nie.